Wojewoda Małopolski przekazał opryskiwacze dla ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu tarnowskiego. Ten sprzęt trafi do jednostek, które są włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Opryskiwacze mają służyć do dezynfekcji, ale również będą wykorzystywane m.in. w walce z komarami czy przy usuwaniu plam oleju. Sprzęt został zakupiony w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. Te środki, które udało się przesunąć ze środków unijnych właśnie na te wydatki, na Małopolską Tarczę Antykryzysową, podejmujemy decyzję, aby przeznaczać na zakupy inwestycyjne. Te opryskiwacze przekazane dzisiaj w sposób symboliczny na ręce druhów z jednej tylko OSP, a trafią, jak widać, tą ścianę za mną do wielu innych jednostek na terenie powiatu tarnowskiego, myślę, że jest wymiernym wsparciem dla ochotników. Przekazanie opryskiwaczy odbyło się symbolicznie. W obecności mediów przekazano sprzęt do jednostki z rzepiennika Strzyżewskiego. Do tej pory mamy opryskiwacze, ale ręczne, więc wymaga dużego wysiłku. Pojemność płynów, które się stosuje, jest mała, więc taki mechaniczny sprzęt jak najbardziej jest wskazany i potrzebny. Z tego, że sprzęt trafia do jednostek z terenu powiatu tarnowskiego, cieszy się starosta Roman Łucarz. Te 53 opryskiwacze bardzo się przydadzą. Miejmy nadzieję, że pandemię zwalczymy niezwłocznie, natomiast myślę, że przed nami lato, jeżeli będzie dosyć mokre, no to plaga komarów również opanuje nasze tereny i to będzie sprzęt, który będzie na pewno pomagał w zwalczaniu tej plagi. Z kolei komendant Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie dodaje, że ważne jest, by wyposażać jednostki OSP, bo to często one jako pierwsze docierają tam, gdzie są potrzebne. Całą masę działań podejmują w pierwszej kolejności jednostki ochrony przeciwpożarowej, czyli jednostki w powiecie, jednostki OSP. Są to jednostki, które zgodnie z naszymi działaniami są pierwsze przy zdarzeniach, w związku z tym one też muszą mieć specjalistyczny sprzęt, którym będą mogli się posługiwać. Dodajmy, że opryskiwacze trafią w sumie do 53 jednostek OSP z terenu powiatu. Ich zakup to koszt 1 000 000 zł.